dzisiejszym odcinku Minecraft Extreme zaproponujemy noobowi wykradnięcie cennych rzeczy z bazy bardzo, bardzo profesjonalnych graczy. To jest Extreme Bonus, czyli seria, w której nie tylko tak jakby trolujemy, ale robimy... jaki jest sens bonus? O co chodzi z bonus? Słuchaj, bonus. Czym jest bonus? Na Extreme, ale nie mieści się w ramach trolla. Okej, dobra, to nie będzie stricte troll, więc jest bonus! I pamiętaj o łapce w górę, mimo że to bonus, to nadal Minecraft Extreme, czyli najlepsza seria na całym świecie, więc łapka w górę musi być po tym filmem co najmniej 15 tysięcy łapek w górę. No musi być 15 tysięcy łapek w górę, albo nigdy już więcej nie będzie Extreme'a. Nie, nie będzie. Na pewno bonusa już nie będzie. Na pewno nie będzie bonusa, a bonus będzie fajny. Darkness. Więc plan jest taki. Po pierwsze, musimy znaleźć nuba. Po drugie, musimy znaleźć bazę pro. Po trzecie, musimy przekonać tego nuba, żeby wkradł się do bazy pro i wykradł z niej rzeczy. I będziemy obserwować go, czy mu się uda, a jak mu się uda, co uda mu się ukraść. No i na końcu jakby wszystkim damy jakieś diamenciki na rzeczy, żeby nikt się nie obraził i nikt nie płakał. To trochę dobry plan, no nie? Tak. Tak, to jest dobry plan, okej, bo jakby inaczej się popłaczą i czyli, będzie problem. Szukamy nuba. Szukamy nuba, tak. Więc mam naszego nuba. Wydaje się nubem Maskin Steve'a. Chodzi po spawnie i niszczy drzewka. Dosłownie, to jest naprawdę wyjątkowy dobry kandydat chyba. Więc tak, spytam go. Siema, elo, pan Pulpi. Chcesz iść na misję? No, chcesz iść na misję, czy nie, pan Pulpi? Tak, okej, okay, słuchaj, w takim razie, czekaj, no muszę zabić tego zombiaka, no ten zombiak bardzo przeszkadza. Okej, okay, napisał dwa razy tak. Dobrze, ty jesteś w bazie pro, tak? Tak. Okej, okay, super, dam ci potkę niewidki i będziesz musiał ukraść jakieś rzeczy z bazy prosów i z niej uciec. Piszesz się na to? Jeżeli zginiesz, tracisz wszystko. Jak przeżyjesz, dostajesz, co ukradłeś. Po prostu to tak działa, no nie? A tamtym jak zwrócimy te rzeczy coś więcej, żeby nie było. On chyba jest zadowolony, okej? Okay? Czekamy, aż napisze okej. Okay. Dwa razy okej, okay, on to ostatnio nie napisał okej, okay, na to jeżeli zginie, co się dzieje. Okej, okay, napisał trzy razy okej, okay, mamy to. W takim razie, dam mu potkę niewidki. Może dam mu potkę niewidki 8 minut. Rzucę po prostu w niego. Okej, okay. Jesteś już niewidzialny. I tepniemy teraz go do ciebie. O, widzimy go, dobra, go. On jest duchem. Ale super, zaczęło się. O, 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 zobaczył go. Patrz, o, nic nie napisał. Doktor nie troluj, napisał. Tym razem to nie my, tym razem to nie my. O mój Boże, ale zabawne. To naprawdę ktoś. Ale zabawne, to jest ktoś naprawdę na niewidzce, a nie my. Ale to jest dobry. O nie, stary. On po prostu idzie, popatrz. Tak, a ty idzie? Tutaj pro idzie, stary, taki, widzisz go, okay. Popatrz. O, o kradnij im. O, patrz, wziął i bierze zbroję. O nie, jakie to jest złe. Jakie to jest złe. Wpuściliśmy kogoś do domu, żeby go okradał, ale to jest demoniczny troll. Oddamy wszystko, nie martwcie się. Co jest zgrane. Okej, okay. co on robi? On teraz, okej, okay. Wyjmuje rzeczy ze skrzynki. Ale to jest złe. Ej, to jest stary, najlepszy troll, stary. Zobaczysz, jak widz troluje innego widza. Jest wyższy poziom trollowania, to nie my trolujemy, stary, my podpuszczamy ich. O nie! Oni go przyłapią, oni go przyłapią. On jest latającą czapką. Ej, ten diaksowy biegnie, a ten... Gdzie on jest? Gdzie jest ten diaksowy? On biegnie do niego, o nie, on do niego... O! Oni tak bardzo nie wiedzą, stary, co się dzieje. On wygrada wszystko, co w każdego pokoju idzie po kolei. To jest najśmieszniejszy troll, stary. Szef zbrojony remont i on tu się zamknął. On tu siedzi. O nie, jakie to jest śmieszne. O, zdjął czapkę. Się boi. Zdjął czapkę, no jasno się boi. On musi stąd uciec, on nie wie, gdzie jest wyjście. Tak, to jest tak zabawne. Ej, stary, my też nie wiem, gdzie jest wyjście. Tak, to prawda, jest jakaś ogromna baza. Ej, bez kitu, on cały czas grzebie, on szuka więcej rzeczy, on nie kończy jeszcze chyba. Co on robi? Idzie na schody? Nie, on grzebie, on szuka jeszcze więcej chce itemków. O, coś... ty, można włączyć jakiś... portal, widziałeś, jakie fajne? What? Serio? Popatrz, że o, jest deksowy, dobra, jest typy deksowy. Oni sobie co tu afczą. Odwala, stary? A bo oni jest są w ekspiarkach, oni są w ekspiarkach. Oni się nie spodziewają, że ktoś chodzi po ich bazie. I kradnie nie. Wszystko. O, to jest... A ten gość, stary, co widział, to co jest? O, wpadł do lawy i zginął. Ten gościu? Tak. Z tymi wszystkimi to. Tak, z tymi wszystkimi. O nie. Ale jak to... Please, nie troluj! O nie, stary, czy ty czas?
czaisz, co on zrobił? On wpadł do lawy. On ze wszystkimi itemami najcenniejszymi. O Jezu. A ten Skypie stary zbagatelizował 100% zagrożenie. O nie. O jej. Ale to jest śmieszne, stary, jak on wpadł do lawy. Ale gdzie był on? A, tu jest lawa przy portalu i on jest... Czemu to się stało? Stary, ja podejrzewałem, że on zginie na 1000 sposobów, ale nie, że na taki. Nie, to był najgorszy sposób, żeby zginąć, i naprawdę. Ej, dobra, teraz stary, my oddamy im jakieś rzeczy tamtym, no nie? My im dajmy jakieś rzeczy, stary, bo mi jest głupio. Oni stracili... co oni stracili? Oni stracili diamentowy set. Trzeba będzie im oddać... Ile? Z 32 diakcy? No stary, nie wiem, on był enchantowany. No wiem, i dam im expa jeszcze tego po prostu. To nie my, to jakiś noob. Zdaj mi skrzykę z tymi rzeczami, dużo expa i dużo diaksów i będziemy kwita chyba, no nie? Pyk. Widz was okradał. Ale to był dobry troll, stary. Więc dobra, mają rzeczy, chyba jesteśmy kwita, więc lecimy do... Musimy zrobić drugie podejście z jakimś innym noobem i inną bazą. To było zbyt cudowne, okej? Okay? Spor SNS seta z powrotem lub coś. No, dostał diamenty. To nie starczy? Lapis im jeszcze dam. Dobra, lapis. Niech będzie lapis, bo lapis też jest potrzebny. No mają tu wszystko, żeby zaczatować. Git? A dasz VIP-a. No więc umiesz dawać VIP-a, czy nie? Nie umiem, dużo. Okej, okay. Dostaliście ostrzeżenie, żeby lepiej pilnować bazy, Skypie. To dostaliście. Jest git, lecimy dalej. Siema, halo. Mnie nie widzi. Czemu mnie ignorujesz? Hej, siema. Już przestałeś mnie ignorować? Jest git? Odpiszesz mi? Nie, on mi nie odpisuje. O, Bambik odpisał. Siema. Ej, on ma idealny skin, bo on ma skin z tego serialu właśnie Dom z papieru. Czyli wiesz, spisek, włamanie się. Oferuję ci włamanie się. Dam ci potkę niewidzialności i cię tepnę do bazy pro. Co ukradniesz, będzie twoje. Jak zginiesz, tracisz wszystko. Git? Czy ktoś tu jeszcze z nim jest, czy nie? Tam był ktoś wcześniej. Okej. Ej, jesteś sam? Może z kimś chcesz iść? To by było naprawdę fajne. No, zawsze wiesz, we dwójkę razem. Tak, nie, dobra, jest sam. Robimy dwójkę losowych widzów, dwóch czy nie? Tak. Dobra, to poczekaj, tu. Siemka, Brian, chcesz się włamać komuś do bazy? Jakie pytanie, no nie? Co ukradniesz, będzie twoje. Dam ci potkę, nie witkę. Brian jest za? Napisał jasne? Okej, dobra, tepuję więc Briana do Bambik, okej, tepię się do Bambik i słuchajcie, w takim razie dam wam potkę, jesteście drużyną, jak w tym serialu, idealnie, jesteście gotowi? Macie 8 minut, do jest, masz miejsce, gdzie ich teleportujemy, czy nie? Tak, taki wybrany. Dobra, okej, to ja rzucam im potki i teleportuję ich, TP Bambik do Knes, już mogę? Tak. I TP Brian do Knes. I TP do Doknesa. Okej, lecimy. Dobra, lecimy. W takim razie zaczęło się. Gdzie oni są? Game mod. Jeden jest spectator. Na górze, jeden jest na górze. Ej, jeden już biega do środka. Okej, widzę, że. Czekaj, jeden. Ten czerwonym skin już biega do środka. Dobra, zaczyna się. Wychodzi. A gdzie tamten jest? Na dole jeszcze. O, już otwiera skrzynki. Już grzebie. Już zabiera rzeczy. Okej. Chyba będzie chciał wziąć tego seta, który jest z tyłu. Ale tam nie sięgnie. Ale to jest zły troll, Doknes. To jest demoniczny troll. Co on ukradł? Ciekawe. NFC Bambik, ekwipunek. Zobaczmy, co on ukradł. Nic nie ma? A Brianek? Co ma Brian? Też nic nie ma. Czy to jest bug, czy oni naprawdę nic nie mają? To nie chyba wiem. Jest bug. Czy game mode creative? Dobra, czekaj, zobaczmy jeszcze raz. Oni nic nie biorą z tych skrzynek. Czemu nic nie biorą? Nie otwierają. Oni otwierają je i patrzą do nich? Tak. Może oni nie mogą jakoś ich zabrać, że zablokowane jakoś te skrzynki. Nie da się. Na tym serwerze się nie da nic blokować. To co oni robią? Ej, a gdzie są rozwala... Rozwala płotki! Gdzie są te osoby, które pilnowały tego domu? Czy oni wyszli? Wchodzi! O, dalej jest! Wchodzi do domu! Dobra! Gdyby nigdy nic! Wchodzi! Minął ich? Dobra. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Czyli TP Brianek. Gdzie oni są? Oni schodzą na dół. Czemu ich nie widzę? Albo Game Mode Spectator muszę łączyć. No. Gdzie oni są? Faktycznie, no. Schodzą. Ja ich zgubiłem, ale oni są super niewidzialni. Oni jeden wchodzi na górę. Dobra, ja się patrzę na skinę Alex. Ja też patrzę na skinę Alex, dobra. A gdzie jest drugi? Aha, dobra, okej, tu są. Ale to jest baza ogromna. Oni, stary, nakradli! Mają rzeczy! Mają rzeczy! Mają, stary, jakieś na pewno chesty. Znaczy nie czysty, te armory. Infsi Bambik. Ale nie widać ich punktów, stary, jest jakiś bug, wiesz? Nie działa Infsi. Nie działa Infsi po prostu, no.
Niestety. Nie wiemy, co oni ukradli. To jest bardzo źle. Dobra, na pewno damy im jakieś rzeczy z tej bazy, chłopako. Nie będą raczej smutni. Ale co oni robią? Oni też zaskradną. Dobra, a tamci nie widzą ich zupełnie? Nie, bo tamten typ buduje ten hol duży. O, ale są w samym pomieszczeniu. Ej, napisał Brian. Ale tamten nie słyszał tego na tak, pewno. Tak, zdradzę go, zdradzę mu. Ej, ktoś chce cię okraść. Są w twoim magazynie, napisz, są w twoim magazynie. Są w twoim magazynie. On chyba nie wie, że to do niego. O, to ignoruje. On przestał budować, ale... Czy on coś sobie zrobi z tym? Nie! O, to olał! Czemu on to olał? Ninja, napisał ninja. Co, ninja napisał? A Brian napisał ninja, aha. Ale to Brian napisał. Brian się patrzy na niego, a tamten kompletnie ma to gdzieś. On się patrzy po prostu. Nie przejmuje cię to, że cię okradają? To jest wprost pytanie. On nic z nas nie pisze, ten gościu, widzisz to? Ty diamentowy! Teraz się zorientował! Piszemy do ciebie! Czemu on tego tak bardzo nie widzi? Mogę SS? Nie! O nie! SS! O nie! O co chodzi? Czemu? Idę sobie... Nie! Zbroję, czemu? Oni... Zobacz... Eda, napiszę do niego. Zobacz magazyn! Jak bardziej musimy wprost cię ostrzec, żebyś się zorientował, że coś się dzieje nie tak. On ma to gdzieś, stary. On nie patrzy do magazynu. On spyta tylko o SS-a. O nie! Czemu? Halo! Co jest z tobą nie tak, gościu? Czemu? Zdjął wszystkie rzeczy! I robi sobie SS-a! A oni, o nie! Ej, serio! Ostrzegam cię! Oni cię okradają w magazynie! Tak. Jakby... Serio, ja chciałem ci pomóc! Dzięki! Jest! Co jest? Co tam! Idź tam! Czemu? Czemu ty to olewasz? O, jak powiedziałem, idź tam! A oni co robią? Oni w tym magazynie są! Oni jeden jest... już dawno sobie poszli! Jeden uciekł, drugi jest w magazynie. I stoi sobie. Zabijamy go, ty widzisz? Ej, Brian, pisze za ten drugim, czy go zabijają? What? Oni co? Ale to jest złe. Ale to jest oni złe. Zabiją, stary. A poza czym zdjął tę zbroję! On jest niewinny! O nie, on go zabił! On ma to totalnie gdzieś, że go okradają w magazynie, stary! Czemu to się dzieje? Patrz, to Alek idzie do niego! O nie! Patrz, on jest biedny! On jest biedny! O. Patrz! O-o! Nie gadaj! Nie gadaj, co się stanie! Uderz go, Alek! Uderzy? O nie! O nie! O nie! O nie! O nie, zabiją go! Patrz! Zabija go! Ogarnia, stary, o nie, on jest biedny, on jest taki biedny! On jest biedny, ja go ostrzegałem! Sorkin, napisał Brian! On ej, nie zabrał. Ale patrz, on to w ogóle zignorował, że to jakiś Brian pisze! Czemu on ignoruje wszystko? Teraz idzie do magazynu? Teraz uwierzył? O, idzie drugi, idzie drugi, idzie drugi! On jest drugi! To jest złe! On nie bije go, bije go! Oni zabili go! Oni miał takie itemy diamentów! O nie! Oni go zabili! Stary, to ty, to był jakiś totalny nieogar! To on czemu? Miał być w bazie! Czemu? Czemu oni go tak... Czemu on się tak dał? Siema! I zabili go! Łatwo! Łatwo! O nie! Ej, bez kitu, to było takie złe... Ej, nie dobra, nie zalewajcie mu lomą! I on zabija go! Widzisz to? Oni się wzajemnie zabijają teraz o tej temy, on chciał stary. Zabić, coś on chciał... On z lawą biega, stary, po tej bazie. Ej, dobra, nie, jak będzie grifować tego... Ogarnąć! Trzeba się ogarnąć, stary. Zabił go! Oni pozbyli się najpierw innego gościa właśnie na bazy, żeby a zabić... Potem ale oni są źli. Dobra, to wszystko zaraz oddamy temu właścicielowi bazy, stary, no nie? Ale gdzie jest ten gość z Casa de Papel? Tu jest. Jaki on ma nick? Dobra, my go teraz wygonimy stąd, teleportujemy gdzieś daleko, Bambika. A i oddamy tamtej temki tamtemu wyrażowi. Teleportujemy Bambika na spawn w takim razie. A ja to ty Paweł, że ty spawn tej teleportuje. Tak. I teraz spawnujemy tego gościa tam i damy mu temy z powrotem. Jak on się nazywał, ten biedny nieogar? TP1 Blocks ty. Dilerkę, dobrze nie wyszedł. Ej, stary, ostro cię ograbili. Dobra, dajmy mu skrzykę, słucham, napisał. Dobra, dam mu stary jakieś demy, dam mu diamentów, stack. Cały stack diamentów. Ja stary... Co? Dużo itemów tutaj zdobyłem dla niego. Te, tak? Dobra, tak się były... jak dam mu dwa name tagi, co jest spoko, dam mu trzy butelki, znaczy dwa staki expa i pół stacka diamentów. Myślę, że to jest spoko. On ma już zamęczową zbroję swoją, tak? Dałeś mu? Tak, bo stary, tamci już nie zmieścili z itemami, które wynosili. Tak, ale no nie. Dzięki. Dzięki za...
Sorki za trola. Mam nadzieję, że nie straciłeś dużo. Oddaliśmy w sumie dużo itemów, więc jest git. Spoko. Spoko. Jest git. No to spoko. No to jest spoko. Git. Ale no, zwiedziałem. Najbardziej mnie rozwaliło i tak, że oni zawiedli się nawzajem. Wiesz, co chodzi? Tak. Że tak, oni nie wzięli sojuszu. Oni się nie podzieli tymi rzeczami, łupami. Jeden drugiego wykluczy, żeby mieć wszystko. Okej, okay, to jest prawdziwy Minecraft Team. Bonus! Subskrybujcie w Polecie na Crafted, jak chcecie być strollowani. A my słyszymy się już jutro na kanale. Elo!